Ledwie Borkowski wziął ślub, a tu taka nowina. Aktor klanu nie traci czasu. Jacek Borkowski, 64 lat. W grudniu ubiegłego roku stanął ze swoją ukochaną Jolantą przed urzędnikiem stanu cywilnego. Aktor od początku jednak nie ukrywał, że to nie jest szczyt jego marzeń. Właśnie przekazała kolejne sensacyjne wieści. Jacek Borkowski, odkąd oświadczył się sporo młodszej Jolancie Popławskiej, deklaruje, że jego celem jest małżeństwo sakramentalne. Chociaż wcześniej był trzykrotnie żonaty, w rozmowie z Twoim Imperium tłumaczył, że ma prawo zawrzeć ślub przed ołtarzem. Jego pierwsze małżeństwo doczekało się orzeczenia o nieważności, z drugą żoną wziął tylko ślub cywilny, a trzecia, ukochana żona Borkowskiego, Magdalena, zmarła. Jacek Borkowski żeni się etapami. Borkowskiemu zależało na tym, by jak najszybciej zmienić stan cywilny, zaś jego narzeczona chciała, by ceremonia i wesele w pełni odpowiadały jej marzeniom. A to wymaga czasu. Ostatecznie zdecydowali się pójść na kompromis i zawierać małżeństwo etapami. Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się w grudniu zeszłego roku, zaś następny zaplanowany na czerwiec. Jacek Borkowski wspomina ślub cywilny. Jak tłumaczy aktor w rozmowie z Jastrząb Post. Chcieliśmy, żeby było spokojnie. Tym bardziej, że to był tylko ślub cywilny, a ślub kościelny, a możemy taki wziąć. Planujemy na czerwiec, kiedy będzie już ciepło, więc może wtedy coś fajnego wymyślimy. Zakładam, że wtedy będzie już więcej osób. Suknię już wybraliśmy. Ładna. Chociaż to może się zmienić. Żona ma różne pomysły, więc może coś wymyśli ciekawego. Zobaczymy. Borkowski lakonicznie o prezentach ślubnych. Inspiruje się pisarek. Znacznie mniejszą wylewność wywołały pytania o prezenty ślubne. Borkowski wyraźnie nie chce poruszać tego tematu. Może wyciągnął wnioski z doświadczeń Karoliny Pisarek, która, po tym, gdy ujawniła zawartość ślubnych kopert, musiała się publicznie tłumaczyć z tego, czy zapłaciła podatek. Aktor poprzestał na lakonicznym, chociaż górnolotnym wyznaniu. W naszym przypadku, głównym prezentem jesteśmy dla siebie my. Prezenty są nieistotnym elementem, bo nie o to chodzi w związku ludzi po 50 i po 60, w moim przypadku. Szczęściem jest to, że możemy być razem.